Kolejny odcinek Urokiego Takiego Baby i ja was witam ponownie w Robloxie. Zagramy sobie w gierkę Forgotten Memories. Który to już raz, jak my trafiamy do opuszczonej pizzerii? No, ale dzisiaj nie trafiłem tam sam, jestem z Chuckenem oraz Maxem, ale oczywiście naszym celem będzie przetrwać kolejne 3 noce. Czwartą oraz kolejną zostawiamy w rezerwie na kolejne odcinki. I drodzy widzowie, przypominam, że założyłem drugi kanał, nazywa się Roki Dogi Plus, no i jak sama nazwa mówi, będą tam dodatkowe materiały, głównie z Robloxa. A tutaj dalej trzymamy się głównie horrorowych gierek, tak więc jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmików, koniecznie teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli spodobało ci się Forgotten Memories, daj koniecznie łapkę w górę, a tutaj pod spodem napisz komentarz o treści hashtag Freddy dla zasięgu. Ja wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Jak wasze rozpoczęcie dzisiejszego dnia? Bardzo dobrze, skipuję właśnie loading. Roki tutaj, patrz na to, porównę nasze gier. Jaki gigant. W ogóle patrzcie jak ja chodzę. A patrzcie ten. Plecy mnie boli. Mam koszulkę nową. Pieśka ja mam. Mordę nową tylko. Patrz, ciakień, piesia mam. Chcesz pogłaskać? No. Ale fajnie dogo. I tutaj gramy tylko takimi postaciami, niestety. Nie gramy co swoimi to postaciami. Jest? No, no. Co ja robię? Todem. Co ja robię? Ja nie mogę zmienić. Co to jest kuje? O co tu chodzi? Pod kuje zmieniasz. No mi się nie zmienia. No, mi się a to też musisz kliknąć na postać. Która jest wolna. Aha, to po co jest to kuje? Jest podobna mechanika, że jesteśmy w jednym miejscu, w swoim biurze, w swoim office. Mm-hmm. I raz na czas będziemy musieli z tego office wychodzić, żeby naprawić generatory, żeby naprawić wentylację, nie? I te animatrony roamują tak jak właśnie w The Joy of Creation. Aha. No, no. To dobrze. Dawaj, ready. Ej, no to, nie mogę właśnie ready, klikam ready, znaczy start. No Travis, daj ready! A, kurwa, jest większy przycisk start, klikam start, a tu jest przycisk ready obok. Jest. O! Help, wanted! Tony tacos. Tacos. Tony tacos. Tak. What the ale bym zjadł takie taco teraz. Tony Starko, to tacos. Tylko muzo! Krople deszczu, wow. A jednak można to skipnąć. Chcecie? Nie, no jak to nie, ja nie oglądałem. Dobra, okej. Ole, kuba, zapierdzielają. Rozbijemy się. O, ja prowadzę oczywiście. Czemu we czwórkę lecimy? Ja prowadzę. Co jest Amber? Czemu Amber jedzie z nami? O, ja jadę w słuchawkach, ej, dobre. Łańcuchy. A mnie nie widać. Super, super. Voice acting w Robloxie! Powinno być jak w Simsach. Ski buddy bubu? Tu pity pitu. Ten jaki tam znudzony. To po wczorajszym wiarze. Didn't mean to flex how much more money I have. Huh? You and your whopping bank account total of $5,000? Z czego ty się śmiejesz? Nie wiem. Dlatego ja to będę chyba wycinał, bo to jest bez sensu. Jeżeli się nie mylę, w pierwszej nocy mamy do czynienia jedynie z Freddym. Ej, ładnie to wygląda. A będziemy wchodzić we Freddy'ego? Można, ale potem dostaniesz do niego w mordę. Oh, hello there. O, latarki w oczach. Okej. Okay. 12. AM. Night noc one. Pierwsza. Słyszycie, jak tam chodzi w tle chłop? Nie. Nie, nie słyszałem. 12, znane jako północ. Flashlighty macie. Shift, sprinting tak. I interact. Okay. Tylko pamiętajcie, proste. Sprinting macie ograniczone. Hello. O, paski mam na dole. Czekajcie, że czułeś myszki. Hello, hello. Halo. Kolekt baterii? Nie wiem. Baterii możecie zbierać, jak wam bateria będzie padać. I pamiętajcie, chodźcie tutaj, pamiętajcie o tym, żeby zasłaniać kurtyny, bo marionetka może nam na ryj wyskoczyć. Okej, okay, dobra. A tutaj możemy się ukryć, widzę, w wencie. Nie, nie można się ukrywać. Nie, można, o! Można, nie wiedziałem o tym. Dobra, pick up the ten. Możesz wyjść tutaj, o!
Co mamy tu robić w ogóle? Power Generators? Na chwilę obecną raczej nic, poza tym, że ta pierwsza noc jedynie... Tej pierwszej nocy jedynie łazi Freddy, nie? Mogę wam skrócić tego Fungi, on nam wytłumaczy, jak mniej więcej naprawiać generatory. Generatory mamy w lewym górnym rogu, te dwa światełka całe, nie? Jak one się zaświecą, musimy przebiec, unikając animatronów, żeby je na nowo odpalić, nie? Te generatory. A tu po prawej tylko widzę pamiętajcie jeszcze. Pamiętajcie to, że macie dokładnie chyba 3 życia, więc należy być ostrożnym, bo potem jest spectating i czekacie, aż jedna chociaż osoba to przetrwa, nie? Pamiętajcie, że drzwi zabierają energię, jeżeli będziemy ich nadużywać, to generatory nam padną. Przy arcade mamy wentylację, którą też musimy restartować. Tutaj no właśnie, jest cały rozkład ten. Właśnie widzę tu światełko. I co, i mamy trzy tylko tutaj, znaczy tutaj dwie pary drzwi, tak? Dwa zamknięcia i ta kurtyna z tyłu. Tak, tak. Okej. Okay. Max, gdzie ty polazłeś? Już Max gdzieś poszedł. Zwiedzam sobie. Dobra, end call, bo mnie gość wkurza. Tu się zaświeciło. O tak. Na razie jest wszystko spoko, musimy się jedynie bronić przed Freddym tej nocy. To jest... Tutaj to macie już on dokładnie, chodzi? Widzicie te tabliczki tutaj przed naszym tym? Tak, one znikną drugiej nocy, więc musicie zapamiętać drogę. I kamery idziemy. Są po to, żeby poznać, jak animatrony łażą. Mm-hmm. Bo na przykład jest coś takiego, że Bonnie, jak wejdzie... Wróćcie się do ofisu, jak możecie. Już mam wrócić się? W ofisie masz baterię, Max. Czemu mam się wracać? No bo chcę wam pokazać mniej więcej, którymi drogami możecie iść. Na chwilę obecną jest dobra. Komputer to są kamery. Wentylacja nam padła, chłopaki. Kto chce iść ją naprawić? Na kamerze 3 widzę kogoś. Wentylacja nam padła. Gdzie mam wtedy iść? Musisz iść z Security Office do Arcade'a. Tutaj masz dokładnie rozpiskę mapy, jak masz iść. I masz też tabliczki, które cię prowadzą pierwszej nocy. A mam jakąś rozpiskę, która kamera jest od jakiego pomieszczenia? O! Zamknij drzwi! Co jest? Nie zamknąłeś drzwi. Co jest? Dostałem jumpscare'a. Jak sobie patrzyłem na... Aha. Ja mówię wam, tak. Na kamerze trzeciej widzę kogoś. Ja się pytam, czy wiadomo co, gdzie on jest w takim razie? Masz napisane dokładnie, które pomieszczenie obserwujesz. Dobra, musimy lecieć szybko do wentylacji, bo zaraz się udusimy. I do generatorów. Okej. Okay. My musimy iść w prawo. I dobra, to ja idę w lewo. Zamykam drzwi. Dobra. Wlazł! Pieprzony, no co jest grane? No nie mogę do Wenta, co? Bo ja tam jestem! Aha! Ale głupio. To fajna ta pierwsza noc, chłopaki, nie? Nie wyśpię się. O, energia nam padła. You're invisible. Dobra, lecę do generatorów, nie? Time is frozen? Co jest? Lecę do generatorów, wyleccie do wentylacji. Dobra, idę do tych generatorów. Ja już idę do generatorów. A, to ja nie wiem, gdzie ja idę. Te automaty ja całe. Ja jestem na arcade'zie teraz. No ja też tutaj jestem właśnie. O, siema. Jezu! Uważajcie na Freddy'ego. Ale głośny. O, kolekt baterii. Szukam... O Jezu, bateria mi padła. Coś ty odpalił, Max? Nie wiem, bo chyba... Wentylację zrestartowałeś, dobrze. Okej. Tak, ja bo te tabliczki też mnie tu wprowadziły. Nic tu nie widać. No ja tak nic, samo. No. Ciemno strasznie. Max, nie. To jest damska toaleta. Baterię muszę zebrać. Tu widziałem Freddy'ego na scenie leżącego, no, o jest. No jest cały czas, nie można się patrzeć na niego chyba. Dobra, Wes, nie patrzcie nie jest się golden. Tego. To jest golden, nie patrzcie na niego. Nie wygląda jak wyglądał jak brązowy, zwykły Freddy. Dobra, mamy energię. Okay. A to znaczy, że zapali? Jezu Chryste! O! Co się stało? Miałem jumpscare'a jakiegoś! I wszystko tu się zapaliło nagle. Ale tak, zapaliło się. Ale miałem taki zapaliło. Głośny dobra, dźwięk. Wracamy do ofisa, guys. Max? Ty, no nie da się tak! Ej, on jest ciągle pod bazą. Zamykam. Dobra, zamknij. Zamknąłem. Ty, on prawie się tutaj partolił. To o, ja... Dole, aha. Znowu! Te, co jest ja idę do Wenta, nie wiem. Czy oni to zbufowali jakoś? Wlazłem do Wenta, nie wiem co tu się dzieje. Co się świeci, Rocky? Co się jest? Świeci? Jestem w Wencie. Time is frozen mam. Kurtyny nie mogę zamknąć tutaj, co to ma być? Dobra, ja wychodzę z tego Wenta. Time is frozen, ponieważ energia nam padła znowu. Znowu te dwa generatory.
What the fuck? Ale jak my mamy wyjść, jak Freddy tutaj krąży? Ja jestem przy tych generatorach, no spokojnie. To właśnie polega na tym, że jedna osoba musi być na zewnątrz, a reszta musi być w środku. Co jest? Marionetka mi wywaliła na Freddy na bazie. Freddy w ofisie. Ja pierdzielę, serio. Po nas. Jakie to jest głupie, no, ja pierdzielę. Po mnie i po Maxie. To jest grane. Aha, jak... Freddy był pod bazą, marionetka wyszła, a nie można było Nic nie można było zrobić. Ja się czuję zagubiony. Ale to rozumiem, że zawsze musi być jedna osoba w bazie? W takim razie? Tak. A jak gra się solo? Jak się gra solo, to masz przesrane, musisz robić wszystko. No, udało. O, brawo. Przyszliście, a ja nie przyszedłem pierwszej nocy. Przeszedłeś z nami duchowo. Dostałem 0. Ja dostałem 550, a Max, ty ile dostałeś? 200. O. Będzie kascenka jakaś? Tak. O, będzie. Kolega. Ja się cieszę, bo wcześniej nie dało się zatrzymywać nagrania, a teraz się da, to jest plus. Bo gość ci gadał gdzieś tak do trzeciej AM i nic nie słyszałeś. To fajny plus. Wskazałbym kilka innych rzeczy, które można by było zrobić, żeby było to na plus. Ja lecę do tego. Ja już idę stąd. Ja nie siedzę. Tylko uważajcie, jak Freddy bądź Bonnie was goni, to chowajcie się w czym, gdziekolwiek. Nie możecie ich outranować. A, czyli nie mogę uciekać? Jeżeli cię zauważy, to jedynie możesz się ukryć. Nie możesz mu uciec. To jest głupie w sumie. Okej, generatory... Co? Aha. Nie gadajcie, że już umarliście. No what the fuck, no! Ja nie mam sprinta, nie mam sprinta. Dobra, jestem. No da... Cześć. On tu, Gnojek tu idzie. Po nim mnie złapał. Max, przyjąłem to go na siebie. Musicie iść po prawej stronie. Przez dining room i electrical, jeżeli chcecie iść do generatorów tutaj. Jeszcze raz, Chaken, czy mogę biegać i go zgubić w ten sposób? Nie możesz go zoutranować, mówiłem. Dobrze, mogę jak się schować zauważy, w szafie, nawet tak, obok niego? Tak. Okej, schowałem się w szafie, on mnie zaciukał. Wow. No, o to mi chodzi. Chciałem to się upewnić. Idź, zobacz sobie na mapę i popatrz, jak masz iść. Musisz iść przez prawą stronę dining area i electrical. Okej, czyli w prawo i na dining w electrical i te dwa geny, dobra? Tak. Przyjęto. Czyli w prawo i jak będziesz w takiej wielkiej sali, to na lewo. Czekaj, ja tu już w prawo, tak? Tak, tutaj w prawo. Okej. A ja marionetkę zasłonię. Ty, ja już się zgubiłem, gdzie ja jestem. Ty dopiero co wyszedłem z ofisa. Jesteście w dining. Jesteśmy w dining. A, w dining, czyli tu prosto. No prosto. I w lewo. Jeżeli pójdziecie na lewo, to będzie electrical, taki długi korytarz. Aha. Dobra, czyli ja już ogarniam, no to ten. A Max, ty zostań przy arcade'zie tam, jakby no się went zepsuł. No ale on tu łazi gdzieś. No musisz, ten, on działa tak, że jeżeli pójdzie, nie będziesz sprintował za nim, to on cię nie zauważy. Straszak. Jakiś głupi straszek. Jeżeli jest odwrócony, to cię nie zauważy, jeżeli nie podejdziesz za blisko. Dobra, jestem w Parts and Service. W Parts and Service? Dobra, to jak będziesz miał takie duże dwa taki korytarz kwadratowy, to łaź wokół niego i z tej generatorów. Okej, okay. No łażę właśnie, robię kółeczko. Schowałem się w szafie, nie zauważyłem. Dobra, no i... Bonnie idzie do mnie. A jak wygląda ten generator? Taka skrzynka, którą możesz otworzyć. Gdzie on jest? I to one są w pomieszczeniach. Masz 4 pomieszczenia na korytarzu. Martwą chickę tu znalazłem. Bo jakby jestem w szafie i przed mną pojawił się Freddy Golden chyba. Wyłaź, uciekaj. No ale Gnojek tu łazi! Kurna. Dobra, generator zrestartowałem jeden. Dobra, restartuję cały czas. Okej, okay, i już odejść z tego. Cię? Tak, możesz z tego odejść i iść do kolejnego i go zrestartować. Okej, okay, gdzie kolejny mam? Na górze jeszcze bardziej? One są dosłownie tak, że przy jednym generatorze... Generatory jest tak, drugi. Jest po lewej i po prawej. Ciężko mi to wytłumaczyć. Jeden generator patroki. Ten, który włączyłem? Nie, ten drugi. A ja tego drugiego jeszcze w ogóle nie mogłem znaleźć. To szukaj. Jest w pomieszczeniu, gdzie nie jest chika, tyle mogę powiedzieć raczej. No dobra, no jeden co zapaliłem, to był w pomieszczeniu, gdzie była chika. W sensie martwa chika oczywiście. Tak. Ona się uruchomi dopiero czwartej nocy i ona będzie tam roamować. O, dobra, chyba mam. Dobra. Jezu, ale straszak. I teraz musisz się wrócić do tej martwej chiki. Fuck! Dobra, zapaliłem. I co, i wrócisz do martwej chiki? Tak, bo zgasł generator kolejny. I mówisz tam ten. Dobra, to ja go restartuję. Ale najlepsze jest to, że jak ja zrestartuję generator, to ja znowu mam informację, żebym zrestartował generator. Marionetka może nam wyskoczyć.
świetnie. Dobra, dwa chaken zapalone masz tam? Tak, są zapalone, uwaga! Na co mam uważać ja? Nie zdążyłem zamknąć kurtyny. Super. Chaken, padł mi generator? Nie, są włączone. Dobra, i teraz chaken, iść ciągle do przodu, żeby zapalić. Znaczy łaź wokół i restartuj cały czas te generatory. Max, możemy my się wymienić. Aha, ja dobra! Może tam pójdę. To ja wracam do tych dwóch genów. Ja robię tak, że wiesz. Jedyne co musisz tutaj dbać, to żeby Bonnie nie wlazł do tego, do biura i zasłaniać cały czas kurtynę. Co to za straszaka dostałem? Coś jakieś... oko? Jakieś randomowe straszaki. Oko jakieś mi na ekranie wyskoczyło. Co to miało być? Właśnie nie wiem, o co z tym chodzi. What the fuck? Ja Freddy'ego, słuchaj, czekaj, spotkałem gdzieś tam po drodze i ja się cofam do tych generatorów. To był Bonnie. Tam łazi Bonnie jedynie. A Bonnie? Dobra, no to Bonnie'ego spotkałem. Tak kontur mi się wydawał, że Freddy. No dobra, jestem tutaj z powrotem. No złap... co? Złapał cię? Tak, on jakoś gównianie łazi tam. Ojoj. Przy arcade'ach? Tak. No wiem, byłem tam. Dobra, ja sobie zmarnuję baterię tylko po to, żeby podnieść kolejną. Kurde, jedno życie straciłem. Max, ty masz chyba ostatnie, nie? Tak. Co? Jezus Maria, to ty. To ja. No i co, i rozumiem, miałem sobie tak już siedzieć do końca przy tych generatorach. Tak, najlepiej tak. I jakby nie mam żadnego zagrożenia, bo tu ani Freddy, ani nikt nie przychodzi. Na chwilę obecną tak, w czwartej nocy będziesz miał zagrożenie, bo tam Chica będzie łazić. Generator jeden. Dobra. Akurat ten, przy którym stoję. Bonnie? Dobra, odpaliłem. Działa już wam tam? Działa. Dobra, fascynujące stanie przy generatorach. Co to za strzał jakiś był? O, Freddy śmieciu! On gównia nie łazi, faktycznie. No Freddy przy bazie, tak? O! Okej, dobra, mamy to. Ja pierdziel, to jest głupie. Wow, udało mi się w końcu. To jest ciężkie! Chłopie, przeszedłem drugą noc, nie przeszedłem pierwszej. I co trzeciej nocy? Kto się pojawia? Trzeciej nocy pojawia się Foxy łażący po Dining Area. To chcę iść teraz do wentylacji. Ja idę do genów jak wtedy. Tylko idź tą samą drogą po prawej stronie, żeby nie wpaść na Boniego. No, przez Dining Room chyba. Tak, przez Dining Room. Ale tam będzie Foxy. Tak, tam będzie Foxy. Świetnie. A. Super. Ty, Max, chcesz zostać w ofisie, czy iść do tego? No mi to. Ja mogę pierwszy pójść, jak zginę, to możesz ty drugi pójść. Closed, come back later. Hi. Przyjemniaczek. Ile to trwało, 3 sekundy? Tak. Aha, myślałem, że zeskipowaliście. 12, znowu, kolejny dzień. Kolejna noc. Dobra, wstawajcie, samuraje, robimy. Dobra, pick up and... Hej! Dobra, idę... Zostajesz tutaj, Max? Mogę zostać. Dobra. To idę do tego. Ja poszedłem. Geny w tych samych miejscach, tak? Tak, w tych samych miejscach, nie zmieniają się. Coś mi godzi. Uważaj na Foxy'ego. Foxy'ego odpędzasz... Świetnie. Czy on cię złapał? Nie, Freddy mnie złapał. Jak? Freddy był w dining roomie. Co robi tu Freddy? No właśnie nie wiem! One powinny się trzymać własnych patternów, dziady jedne. Nie słyszę frajera, więc... Dobra, szybko. No ja jestem przy dining i skręcam już właśnie w lewo. Dobra, bądź ostrożny. A reagują oni na latarki, czy nie? Chyba tak. No to ja bez latarki. Od razu wystartuję wentylację, żeby było. Dobrze. Jak tam u ciebie, Max? Na razie spokojnie. Ja już parcem serwis. Sprawdź tą. Sprawdź marionetkę. Cały czas robię marionetkę. O, no nie gadaj. Co, Freddy? No nie gadaj, Freddy mnie zauważył. O, biegnie za tobą, widziałem to. Hajdu! Udało ci się. Przebiegł przeze mnie! Ale miałem załamanie głosu. Oh. Cześć, Chica, ponownie. Przepraszam za przeknięcie. Ja restartuję generator. Dobra, Bonnie, nie widzę. Czyli znowu w tych samych dwóch miejscach geny, tak? Ja wal. Zamknij ryj, głupi automacie. Dzień dobry, generator numer 2. To ja sobie czekam. Słyszę coś? Tylko się ruszaj, Rocky, bo może ci się Golden Freddy pojawić. Słyszę coś? Znaczy, mam się ruszać ogółem w pomieszczeniu, czy mam wchodzić sobie pomiędzy pomieszczeniami? Łaź pomiędzy tymi pomieszczeniami po prostu. A ty jesteś w wentylacji na bazie? Tak. A, czyli nie, siedzi... Nie jestem w bazie. Gdzie jest baza? Gdzie wentylacja w bazie, chłopie? No, jest wentylacja w bazie. Była, no jest no. Co mówiłeś, no, że myślałeś, że nie działa ona? A nie chodzi mi o tą wentylację. Nie, dobra. Chodzi mi o wentylację.
tą wentylację, która znajduje się w arcade'zie. O. Foxy, spierdzielaj stąd! Nie chodzi mi o wentylację, chodzi mi o wentylację, wentylację! No, jestem przy wentylacji, wentylacji! Do kwadratu, ty! A ja spotkałem Chikę Chikę! O kurde! Tą martwą, martwą? Martwą, generatory dwa generatory. Roki, leć. Już. Nawet nie mam po co lecieć, ja stoję przy nich. To dawaj, rób. Pierwsze gotowe. Z wentylacją. Jeszcze jeden generator. No już, no. Przecież to nie jest takie przejście w 3 sekundy. Czwarta dochodzi. Dobra, to mamy szansę. Ja mam ekscytujący gameplay. Foxy, spierdzielaj stąd. A co ja mam powiedzieć? Ja chodzę dookoła tutaj i tylko dwa generatory odpalam. Czyli tak właściwie jedna osoba zapala generatory, a dwie inne mogą się ukrywać w szafach i tak się wygrywa. Ta. Nie, no bo jeszcze jest arcade. Tak, znaczy przy arcade'zie cały czas stoję, nie? No. A przy generatorze? Tak. A to muszą być dwa to zapalone? To nie jest generator, tylko wentylacja. A, wentylacja. Czyli musi być i zapewnione powietrze, i prąd. Jest. Tak. Jest ciekawie, bo zapaliło się światło. I się świeci jeszcze. I jeszcze. Widzisz mnie, Max, na kamerach może? Wenty. I jeszcze. Wenty? Okej, okay, restartuję. I dalej się świeci. O, i zgasło. O, i zaświecił. I zgasło. I zaświecił. I zgasło. Zaświecił. A! Co za dźwięk? To była wentylacja. Aha. No, emocjonujące światło, żeście mi tutaj zepsuli. Widzisz mnie, Max, na kamerze? I zrobiłem skręt w lewo. O kurde. I zrobiłem skręt prosto. Czemu mnie jest tak cicho? Ja pier... A! A! Co się stało? Co to był za ryj? Odwróciłem się i ryj miałem. Jaki ryj? Jak ambush, taki... Tylko bardziej jak człowiek. O kurde. Twarz, creepy. Zielona. Can you shana? Creepy. No. Tak się odwracam i nagle dostałem tak na ryj podszedł. Ja myślałem, że zdednę. Ja dostałem jumpscare z automatów, bo one mi się... Włączają! Było ciekawie, to teraz nudno. Czyli idę do przodu, zaświeciło się, gaśnie. I kończymy to! Jeszcze nie? Jej! Yes. Brawo! Breaking news! No to panowie, jak wam się podoba nocna praca? Chodzę, zapalam generatory i raz na 5 lat dostaję straszaka. O. Co? Co? Contract agreement? Co to jest? Disagree. Yes. Nie chcę. Dałem disagree. Ja też. What the Czemu fuck? You're going to regret doing that. Why? Freddy, why? Aha. 901 dostałem. Ja też. 911. A ja 901. Chcecie czwartą noc? Nie. Nie.